Początki działalności w sferze cydrowej to jest gdzieś około 2010 roku. W ogóle sam pomysł zajęcia się cydrem wiązał się z rosyjskim embargiem i z historią cen jabłek i z problemami. W związku z tym założyliśmy stowarzyszenie, które zrzesza nie tylko, a może nawet nie przede wszystkim producentów cydru, ale również ich sympatyków, tych, którzy gdzieś kiedyś próbowali cydrów rzemieślniczych i chcieli je spróbować w Polsce. Z racji tego, że wychodziliśmy z założenia, że każde polskie jabłka nadają się na cydr pod jednym warunkiem, że sad ma odpowiednie lata, no to zaczęliśmy robić te cydry z odmian typowo deserowych, tych, które były u nas w sadzie. No ale wtedy zaczęły się schody z wprowadzeniem tego na rynek. Dlaczego mówię schody? Dlatego, że to akcyza, dlatego, że jeszcze wtedy nie było firm rzemieślniczych, dlatego, że było inne prawo. W momencie, kiedy obniżono akcyzę na produkcję cydru, za produkcję zabrały się duże firmy, niektóre kampanie piwowarskie i w ogóle firmy, które robiły cydry na półkę. I tutaj jest bolesny moment, ponieważ ten cydr zaczął się kojarzyć z takim napojem orężatką, jak ja to mówiłem, z takim tanim winem jabłkowym, jakie było za czasów socjalistycznych niestety. A teraz stanęło wyzwanie przed tymi rzemieślnikami, którzy robią białe, wytrawne wino musujące albo nie musujące z jabłek, bo tylko w kategoriach wina, a nie piwa, a nie czego innego cydr trzeba rozpatrywać. No i powinni się tu znaleźć na rynku. Uważam, że do dnia dzisiejszego z niektórymi zafalowaniami, gdzie ten cydr się pojawił, producentów było niewielu i traktowano go jako ciekawostkę i to był ten dobry czas, wznoszący, gdzie w ogóle zaczęło się mówić o cydrze. Dzisiaj mamy taką sytuację trochę spadkową, ale myślę, że to jest rynek, który będzie się budował przez najbliższe lata. Biznesowo dzisiaj no mamy dosyć trudną sytuację, bo jeżeli mówi się, że chcemy za butelkę cydru powiedzmy około 20, 25, 30 zł, mówimy to o cydrach markowych, odmianowych, specjalnie dobranych, kuparzowane odmiany, o produkcji stricte winiarskiej od samego początku do końca, to nie możemy sprzedać tej butelki cydru tak, jak to jest w przypadku cydrów na półce w supermarkecie, czyli w cenie 7-8 zł. Po prostu finansowo tego nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Witam Was serdecznie. Nazywam się Elżbieta Buła. Prowadzę gospodarstwo ogrodnicze Szczepanówka, która między innymi zajmuje się produkcją cydru. Cydr jako cydr dzięki temu ma wyjątkowy smak, aromat i myślę, że wyróżnia się na tle innych cydrów. Jest całkiem inny niż cydr robiony na skalę masową, na półkę. Nasze cydry zaczęły zdobywać medale i wyróżnienia, między innymi w Asturii na targach zdobyły srebra, na Eno Expo w Krakowie również zdobyły brąz. W obecnej chwili w naszym sklepie zaczyna się sprzedawać w miarę przyzwoicie, ale to trwało długie lata, ponieważ ta sprzedaż nam wzrasta, między innymi dlatego będziemy nastawiać kolejny rocznik tego cydru, bo sama branża ma bardzo duży potencjał. Bardzo duży potencjał i myślę, że gdyby większa ilość w ogóle sadowników chciała się zająć, tylko podkreślam, sadowników, zająć się produkcją cydru, mielibyśmy bardzo fajną ofertę kulinarną dla turystów. Więc mówiąc o cenie, nie możemy się odwoływać do tej ceny, którą widzimy w cydrach supermarketowych, tych przemysłowych, którą widzimy na półce w supermarkecie. To jest jednak wyrób winiarski, pretendujemy do specjalnej półki winiarskiej dotyczącej cydrów, a dzisiaj ci, którzy chcą spróbować dobrego cydru, mają taką szansę. Jest już kilka, a nawet można powiedzieć kilkanaście cydrowni, które robią cydry na poziomie światowym. I nie chciałbym się tu odwoływać, że robią cydry takie jak asturyjskie, czy takie jak normandzkie. Nie. Robią cydry polskie i to jest naszą ambicją, żeby to były polskie cydry, a nie takie jak. Polska jakość polskiego cydru z polskich jabłek naprawdę ma szansę. Warunki jest dwa. Po pierwsze, najdroższa rzecz to marketing, a po drugie to fachowość, której się uczymy od niedawna.